Czołem stalkerzy, po tym miękkim, wymuszonym resecie, nazwijmy to kanału, w zasadzie nie było żadnego luźniejszego materiału, w którym nie poruszamy konkretnych kwestii, a odnosimy się po prostu do takich spraw około organizacyjnych. Kiedyś mieliśmy kilka materiałów z serii, powiedzmy, spokojniejszych pogadanek na temat pierdół dnia codziennego i tego, co będziemy robić dalej. Uważam, że ta tradycja była całkiem fajna, była to też fajna okazja do jakiegoś pointegrowania się z wami i chyba warto do tego częściowo wrócić, tym bardziej, że zebrało się kilka ogłoszeń parafialnych, których nie ma sensu upychać pojedynczo w innych filmach, więc zrobimy to tutaj. Przede wszystkim mam do was pytanie, jak wam się podobają stare, nowe dzieje Zony? Wiem, że te stare, pierwotne odcinki to nie tylko dno i metr mułu, ale też sporo nostalgii dla wielu z was. Dopytujecie o to, co się z tym stało, kiedy to wróci, czy to wróci, w jakiej formie to wróci, no a my ciągle musimy odpowiadać, że niestety na razie nie możemy ich w żaden sposób przywrócić. To znaczy, technicznie rzecz biorąc możemy, ale zostaną zgłoszone i potem usunięte, jak wszystkie filmy, których nie sprawdzamy po 10 razy, ponieważ część pewnej społeczności zwanej drużyną Stalkera dalej wykazuje symptomy wścieklizny i niestety nic na to nie poradzę. I nie, nie chodzi o Stalker.pl, jak niektórzy mylnie uznali. Stalker.pl jest co prawda trochę martwe, ale dalej fajne. Pozdrawiam cały szczeciński sztab. Mamy na te stare filmy pewien pomysł, ale jest jeszcze troszkę za wcześnie, żeby go wprowadzić. Ale spokojnie, fanów bildowskiego klimatu Stalker World uspokajam, że ciągle o was pamiętamy i chyba raczej prędko nie zapomnimy. Anyway, przy nowych dziejach Zony spędziłem tak bardzo niezdrową ilość czasu, że ja to chyba naprawdę lubię. I to chyba lubisz. Ale potem tak odbieram sobie od was jakieś wiadomości, czytam komentarze, jakie piszecie w różnych miejscach i od razu robi mi się milej, bo faktycznie widzę, że to ciągle spotyka się z jakimś zainteresowaniem. To fajne, bo staraliśmy się zrobić to tak, żeby te stare, nowe filmy nie były takim po prostu autoripofem, tylko wrzuciliśmy do nich też rzeczy, które wcześniej pominęliśmy, chcąc zająć się nimi w przyszłości. No a po co czekać, skoro można zrobić to wszystko w formie takiej jeszcze większej, ale ciągle dość mocno skondensowanej piguły. Także dzięki, bo to jest bardzo fajne, że to wam się dalej podoba. Oczywiście nie ukrywam, że w tym wszystkim jest też pewne zmęczenie materiału, między innymi dlatego nie chce nam się siedzieć nad tymi stalkerowymi sprawami więcej, niż to jest konieczne. Dlatego też postanowiliśmy zrobić krok w bok, to znaczy na razie jest to taki bardziej niezbyt duży kroczek w boczek, wynikający z tego, że prawie nam usunęli kanał i tym samym, gdyby tak się stało, zostalibyśmy z niczym. A ja nie chcę zostawać z niczym i zaczynać zupełnie od zera, bo uważam, że byłoby to niesprawiedliwe, więc powstał nowy kanał, na którym też jest o gierkach, ale troszkę innych gierkach i też troszkę inaczej o gierkach, bardziej ogólnie. Stalker pewnie też będzie się tam pojawiał, ale raczej gościnnie. W przyszłości zobaczymy, jak to się rozwinie, co z tego nam wyjdzie, co z tego w ogóle wyniknie. Na razie wydaje mi się, że ten debiutancki materiał, na razie tylko jeden, wyszedł całkiem przyzwoicie i warto się tym pochwalić. Sznurek zostawiam w opisie, zajrzyjcie, jeśli macie ochotę, nikogo nie będziemy do tego zmuszać. No i jeszcze jedna rzecz, tak bardziej na deser, cholera, nie mogłem się doczekać, żeby to powiedzieć. Mam dla was jeszcze jedną informację, która powinna niektórych ucieszyć. Albo zdenerwować, jeśli oglądacie z pobudek masochistycznych, z paluchem gotowym do zaraportowania filmu, bo ktoś powie coś, co wam się nie spodoba. Do rzeczy, Yogi Torus. Kojarzycie typa? Zrobił parę fajnych kawałków, których czasami słucham sobie przy pracy. Mogliście też usłyszeć jego twory w filmach Liducha. Pozdrawiam Liducha, jeśli nas ogląda, ale raczej nas nie ogląda. Tak, pozdrawiam. Tak czy siak, Yogi dał się namówić na małą współpracę, której efektem będzie wskrzeszenie drugiej waszej ulubionej serii na tym kanale. Nie powiem, jaka to będzie seria, ale pewnie i tak się domyślacie, a jutro, może pojutrze, padnie krótkie wideo wprowadzające, podobnie jak było przy dziejach Zony, gdzie dostaniecie przedsmak tej serii. No i cholera, aż powiem to publicznie, naprawdę podoba mi się efekt końcowy. A to nie jest łatwa sztuka, ponieważ mnie podobał się jeden, góra dwa, no maksymalnie trzy filmy spośród tych około 200, jakie łącznie się przez ten kanał przewinęły. Co jeszcze? W przygotowaniu są dwa filmy, dwa materiały o Stalkerze 2, ale chyba jednego nie dokończymy i nie dokończymy przez różnicę zdań z GSC. To znaczy, my mamy swoje zdanie, oni mają swoje zdanie i w pewnych kwestiach się po prostu nie spotykamy i wydaje mi się, że warto na tym zakończyć ten temat, ale być może użyjemy tego, co powstało na potrzeby tego materiału w jakimś takim, nie wiem, offowym, dodatkowym materiale. Może zrobimy z tego tekst na Centrum Zony, bo w sumie ostatnio nam się nie chce tam niczego publikować. Zobaczymy. Poza tym mamy też bardzo ambitny pomysł uruchomienia wreszcie Patronite'a, bo którego sami dopytywaliście, także gdybyście byli zainteresowani wsparciem naszej działalności na tym drugim kanale, który być może wypali, być może nie, na Centrum Zony, gdziekolwiek, to prawdopodobnie będzie taka możliwość,
dojść, ale musimy sobie to jeszcze dopracować. No a za oknami jest na razie taka ładna jesień, że aż żal z niej nie korzystać. No i właśnie, pora roku jest taka typowo stalkerska, więc wydaje mi się, że to dobry czas na kolejny wypad po artefakty albo po prostu na zwykły spacer. I to chyba też jest dobry kierunek na teraz, ponieważ miało być krótko, miało być konkretnie, mam nadzieję, że tak było. Zatem zajrzyjcie na nowy kanał, jeśli chcecie, wpadajcie tutaj jutro, pojutrze, żeby dowiedzieć się, co nowego dla Was szykujemy. No i trzymajcie się ciepło. Dobre polowanie. Stalker.